Właśnie odpaliłem wyszukiwarkę challenge w Bloonsach, żeby standardowo wpisać tutaj flotar i pokazać, jakie fajne challenge dla mnie przygotowaliście, za co bardzo dziękuję standardowo, ale okazuje się, że bez wpisania tutaj czegokolwiek od razu są dwa challenge i zastanawiam się, jak one się przebiły. Zobaczcie, ten ma prawie 3000 łapek w górę, może uda się tyle wbić pod tym filmem, chociaż szczerze wątpię, że tyle uda się zrobić. Jest to zrobione przez hakera, tutaj też mamy flotar, to ma 1000 lajków, to już jest bardziej likely, że się uda po prostu tyle wbić. Tutaj jest kolejny flotar, tutaj jest kolejny flotar. O co chodzi? Czemu tyle challenge się przebija na główną stronę? Ja oczywiście z tego się bardzo cieszę, ponieważ jesteśmy w zakładce, nie wiem czy to widać, ale jesteśmy w zakładce popularne. Więc te challenge są popularne i dzisiaj je sobie przejdziemy. Standardowo zobaczymy, jak mi pójdzie. Co dla mnie tam przygotowaliście? Nie mam tutaj żadnych modów, niczego takiego. Double cash mode też jest wyłączony. Mamy rundę setną. Benjamina mamy z jakiegoś powodu. I czy to będzie zwykły bat? Czy o to tutaj chodzi, że to jest najzwyklejszy, prosty badzik? Weźmiemy sobie helikopter pod dolne drzewko. Wypamiętajcie, żeby subskrybować kanał, wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków z Bloonsów. Pojawił się w Bloons TD Battles 2 taki fajny tryb Bonanza i pewnie sobie z Admirosem też w niego zagramy za jakiś czas. Ojojojojoj, co tu się dzieje? Czekaj, nie no. What? What? Nie wiem, że przegram. Przegrałem w takim challenge'u, ale to jest wstyd. Ja przepraszam, ale wiecie, zawsze to pierwsze takie ruszenie tutaj, znaczy pierwsze podejście, to działa na zasadzie u mnie takiej, że po prostu sprawdzam, jakie są balony i raczej nie planuję przechodzić. A się okazało, że to balony się przebiły i jakoś to dziwnie wyszło. Dobra, helikopter, teraz powinno się udać. O, samolot może? Może w tym miejscu gdzieś się upchnie? Nie uda się upchnąć tego samolotu. I snajpera sobie postawimy na górne drzewko. Nie, no powinno wystarczyć. To jest wstyd, jeżeli to nie wystarczy. Naprawdę. Świątynia Słońca, bad. Nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie działa ten challenge. W tym sensie, co tutaj jest takiego trudnego? Okej. Okay. Dam oczywiście lajka standardowo. Chyba, że to chodzi o to, żebyś jak najmniej gotówki użył. Ale nie ma takiej, jakby nie wiem, kto mniej gotówki użył, nie ma żadnej top listy albo coś w tym stylu. Dobra, 98% wskaźnik ukończenia gracza, także to też będzie coś w miarę prostego, tak mi się przynajmniej zdaje. Mamy 1250, nie wiem, postawię obyna. To chyba każdy. Dobra, wezmę nawet, użyj umiejętności. To są najpopularniejsze wyzwania z nazwą Flotar. Ha, ciekawe, bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Dobra, Neon, 98% ukończenia. No patrząc na stopień ukończenia, to raczej nie będzie dzisiaj wysokiego poziomu, jeżeli chodzi oczywiście o... Mam 11 tysięcy. Dobra, wezmę sobie coś takiego, nie wiem, kolejnego alchemika mam postawić. Weźmiemy sobie jeszcze jednego alchemika, postawimy. A w jaki sposób te osoby, które nie kończą tych challenge, to jak to się dzieje? W tym sensie, co trzeba zrobić, żeby nie wygrać tego? Chyba, że po prostu puszczasz ten challenge i nie wykonujesz go, balony przelatują i przegrywasz? Tak, chyba o to chodziło. Oczywiście każdemu zostawiam lajka, przejdziemy sobie właśnie te wszystkie challenge z pierwszej strony. Z nazwą Flotar, a jak widzicie, jest ich tutaj, ojojoj, jest ich tutaj troszeczkę, nie, zostało chyba ze 3, dobra, Burako, 125 lajków ma ten challenge'ik i też widzę, że jest duży procent ukończenia, 10 tysięcy, znaczy mamy 100 tysięcy, dobra, wioska, to jest tak, patrz, pyk, robisz sobie wioskę, później stawiasz sobie, ja bym postawił, o, ho, ho, czekaj, bo jest małe utrudnienie, o, utrudnienie wykryto, chociaż nie, czy wykryto utrudnienie, tu jakiś trzeci tier jest. Okej, okay. Jakbym sobie obyna postawił, wioskę sobie zrobimy i cyk, całą kasę w obyna. To jest głupie, bo to oczywiście, że nie będzie działało, ale chciałem mimo wszystko to zrobić i postawienie snajpera. Okej, okay, strzelają, dobra, wszystko stawiamy teraz, może tego bada uda się pokonać, może się nie uda, zaraz zresztą zobaczymy. O, i... O, nie działało to tak jak chciałbym. Dobra, jeszcze raz to postaw. A, bo ja mam bardzo... zgubiłem wątek. Bardzo mały cooldown na umiejętności. Właśnie to chciałem powiedzieć. Nie, przebiją się te balony. Okej, okay, no w czymś takim. Te balony się przebiły. Dobra, to teraz może zagrajmy tak już na poważnie, a nie tylko, żeby cokolwiek postawić. Zobaczmy, jakie ulepszenia tutaj mamy. Ale chyba wezmę, postawię helikopter, weźmiemy sobie to, dolne drzewko, pogoń, może super małpka, nie, super małpka mi się nie przyda. Może małpkę tą sobie weźmiemy pod dolne, pięknie. Może jakiś alchemik jeszcze przy okazji? A,
A jest, dobra, już myślałem, że nie mogę postawić alchemika i druida. Co jest dobre na ceramiczne balony? Nie pamiętam, co to było. To sobie weźmiemy. Mamy jeszcze 52 tysiące do wykorzystania. Ja może troszeczkę za dużo tego stawiam i zdaję sobie z tego sprawę, że wiecie, trochę przesadzam, ale już nie chcę, nie chcę trzeci raz po prostu tej mapki przechodzić, jeżeli wiem, że najprawdopodobniej uda mi się to przejść za drugim razem. Jeszcze jakieś bomb shootera. O, bomb shooter. Chyba nawet, no, nic nie zrobi ten bomb shooter. Dobra, to już jest 126 łapka w górę. Oczywiście za chwilę sobie przejdziemy do jakiegoś trudniejszego challenge'u, tylko że, tak jak już powiedziałem, chcę wykonać te wszystkie z pierwszej strony, te, które są mega popularne z tego, co tutaj widzę, żeby jakoś też docenić te osoby. Dobra, Quincy mamy. Mamy 3000 i to jest runda 24. Runda 24 czym się charakteryzuje? Kamo balonami. Okej. Oj. No dobra, no to przyszliśmy. Czekajcie, czy coś jeszcze mi zostało? Jeszcze zostało to 91% ukończenia. Widzę, że jest dużo modyfikatorów, nawet na niej nie patrzymy. I mamy 100 tysięcy... Aha, to jest... Dobra, rozumiem. Uuu, nie ma wykrywania kamo, Czyżby... Tak, sprawdźmy na początku takie... A, Ice Monkey nie ma. Boomerang Monkey, z tego co pamiętam... Jeżeli go się zrobi pod górne drzewko, to mimo tego, że on nie wykrywa kamo, właśnie, to jest taki... Gdzieś kiedyś się o tym dowiedziałem. On nie wykrywa normalnie kamo, ale przez to, że jego te bumerangi krążą, to one niszczą wszystkie balony i właśnie między innymi kamo. Także taka ciekawostka na dzisiaj. A teraz zobaczymy sobie, chwila, czy wszystkie challenge'a na pewno przeszedłem. Tu, zaliczony. Dobra, to teraz piszemy sobie już flotar i zobaczmy co... Jakiś mały procent ukończenia, 35% od Kacpra. Dobra, mamy są szybsze, balony są szybsze, nie mamy double cash mode'a, albo po prostu jest mniej kasy. Dobra. Raczej będę wiedział, co mam tutaj zrobić. 2000. O! Permakolce, to na pewno tak. 8 małpek mogę postawić. To się zapowiada ciekawie. Mistrz bomby, na pewno. Chociaż czekajcie, czy ja potrzebuję mistrza bomby w tym miejscu? Wydaje mi się, że mógłbym go postawić tutaj, więcej by na pewno zrobił. I... Chyba wiem, o co tutaj chodzi. Muszę postawić paragon. No, to jest to, do czego mnie tutaj gra nakłania. O tak, 8350 tysięcy. Nie mogę już więcej nic postawić. Mamy bumerang pod górne drzewka, także sobie ten bumerang postawimy w tym miejscu. Halo, bumerang? Okej, ten bumerang jakoś się nie chce słuchać. Dobra, jest. Udało się to zrobić. Ciebie postawimy tutaj. Boom. To jest oczywiście pierwszy poziom. Mogło być trochę lepiej. Wizard. O, Książę Ciemności. Moja ulubiona małpeczka. I oczywiście go robimy pod dolne. I sterowana magia. I żeby gdzieś tutaj te balony się pojawiły. Dobra, powinno się udać. Chyba, że tutaj naprawdę będzie coś, czego się kompletnie nie spodziewam. No, są szybsze te balony. Oj, ale ten paragon mi... Już zapomniałem, że... Ten paragon jest taki mocny, ale czekajcie, coś mi nadal tu nie pasuje. Bo to jest... mam dużo kasy i to ma mały procent ukończenia. Dlaczego to ma mały procent ukończenia? Jeżeli raczej powinienem to przejść bez żadnych problemów. Chyba, że ten bac robi jakieś duże problemy. Dobra, postawmy mistrza. Ciebie jeszcze postawmy tutaj. Oj, bat, ale on napierdziela, w ogóle na pierwszym poziomie ten paragon sobie nieźle radzi. I czemu to ma taki mały procent ukończenia? Chyba, że ludzie nie pomyśleli, żeby postawić paragon, ale wydaje mi się, że nawet bez tego by się udało. To ma 29% i widzę, że ma 0 lajków. Oj, także miejmy nadzieję, że uda mi się to zmienić. Mamy 7 rund do przejścia. O, okej. No, zaskoczyłeś mnie, panie autorze, że nie mam takich małpeczek. Druid. Okej, druid jest zablokowany. Może zobaczmy, co tutaj jest. Czyli mamy regrow camo balony. Czyli ty możesz niszczyć camo balony. Sniper też może niszczyć camo balony. Dobra, postawmy na początku snajpera i szybsze strzelanie. Czy to wystarczy? Raczej nie, bo to by było zbyt proste, gdyby rzeczywiście to wystarczyło. I 90. O! Oj, kasy potrzebujemy, a mam tylko 1 HP. Czyli nie o to chodzi. Coś innego tutaj musi być, co będę musiał postawić. To możemy zamienić teraz jedną rzecz i postawimy sobie właśnie ciebie i coś innego na wykrywanie kamo. Intensywna magia, ty nie wykrywasz, ty nie możesz niszczyć każdego balonu. Pirata też nie możemy postawić, w sumie nie wiem, po co jest ta małpka piracka. Może ja potrzebuję na przykład 2 dartów? Albo 3 dartów?
Okej, okay. Jeżeli o to będzie chodziło, że to muszą być dwa darty pod dolne drzewko, to w sumie będzie ciekawe. Wiecie, na co nie zwróciłem uwagi? Że tutaj od samego początku był dostępny Darkling Gunner i obstawiam, że on jest kluczem do wygrania, zważywszy na to, że tylko za pomocą jego udało mi się dojść do czwartej rundy już, więc zresetujmy to, postawmy tego Darklinga i mam teraz 300 kaski, weźmiemy go, zablokujemy i zaraz postawimy po prostu Darta sobie tutaj. I też Dart mi na pewno pomoże, choć tutaj, choć. I zrobimy go oczywiście pod dolne drzewko. Jeszcze 200 kasy potrzebujemy i liczę na to, że to wystarczy. Teraz bierzemy zablokowane. Nie chcę w sumie zablokowanego. Teraz chcę, sobie na spokojnie celować, ponieważ z niebieskimi balonami, jak widzicie, jest mały problem. Oj. Dobra, uda się. Jest, prawie niebieskie. Pięknie. Dobra, mamy to. Tak daleko mnie jeszcze nie było. I teraz muszę postawić kolejnego darta i zrobimy go sobie też pod dolne drzewko. I chyba o to tutaj chodziło, żeby postawić tego dartlinga, a nie to, co ja próbowałem zrobić na samym początku. Dobra, jeszcze 200 kaski. I jak widzicie, te camo balony dość mocno się tutaj przebijają, ale raczej powinno się udać, zważywszy na to, że mamy kolejnego darta, siódma runda, boom, wygrany, czyli dartling, którego kompletnie nie zauważyłem. Jeszcze sobie coś tam zagramy, bo fajnie mi się gra, nie ukrywam, te challenge'iki, 50%. Powtarzam to za każdym razem, ale staram się brać losowo te challenge'y, nie patrzę po prostu, kto zrobił jakie zadanie i tak dalej. Mamy naprawdę dużo kasy, setna runda. Nie wiem, kupimy sobie po prostu obyla na 20 poziom, czemu nie? I może Gluganer pod górne drzewko, żeby topił wszystko. I jeszcze damy Icemanki pod górne drzewko, żeby jeszcze bardziej po prostu tutaj te balony zniszczyć. Później weźmiemy sobie to, Eliminator Moabów. I później, właśnie będzie problem. I snajper będzie tutaj musiał wszystko wyczyścić. I go ustawimy na mocny, tak, to będzie mocny. I alchemik, żeby jeszcze buffował sobie te małpki. Wioskę też mogę postawić. Jak widzicie, wszystko po prostu stawiam, co mi przyjdzie do głowy. Zobaczymy, czy to wystarczy. Oj, dobra, ten Moab, znaczy ten bat jest silniejszy, niż się spodziewałem. Okej. Dobra, także trzeba będzie jeszcze raz to powtórzyć, tylko tym razem rzeczywiście użyję całej mojej kaski i widzę, że to trzeba będzie po prostu iść pod środkowe drzewko. No, zobaczcie, 2 miliony jeszcze kasy miałem, a mówię, uda się, na pewno się uda, tam, no nie udało się. Mam przygotowane naprawdę dużo umiejętności, dlatego odpalamy na prędkości razy 1 i teraz będę musiał, wciskać wszystkie umiejętności po kolei. Wciągamy wszystkie balony, mam nadzieję, że nic tutaj złego nie zrobię. Wszystko po prostu jak leci. Tak, co ja tutaj robię? Wybierz jako podniebny strzelec. Let's go, dobra, banany. Bad nie został chyba jeszcze rozwalony, z tego co widzę. Jeszcze więcej. Teraz idzie to znacznie lepiej, niż było przed chwilą. Ale kurde, jaki ten bad jest mocny. Co jest? To jest najmocniejszy bad, w ogóle FPS-y zaczynają mi spadać. Więcej kolców! Gra wytrzyma. Powinna wytrzymać. A jeżeli nie wytrzyma, to przynajmniej spróbuję po prostu to zrobić. Sorry, zgubiłem kompletnie wątek, bo cały czas teraz klikam po prostu wszystko i udało się? Tak, chyba udało się teraz rozwalić tego bada. Także powinno się teraz udać wciągnąć te wszystkie małpki, nawet za pomocą samego pirata. Widzicie, pirat wygrywa to. 524. I tylko i wyłącznie dlatego, że używałem cały czas nim umiejętności i wciągałem te balony, które były z bada. Bardzo fajna mapka. No trzeba było kupić wszystkie środkowe tiery praktycznie. Czegoś tam na pewno nie kupiłem, ale chyba w tym miejscu sobie skończymy. Bo były fajne mapki, były oczywiście dzisiaj troszeczkę prostsze, także żeby była równowaga, to pewnie w kolejnym odcinku zrobimy sobie mega trudne mapy, które mają naprawdę mały procent ukończenia.